Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie 7:30. Nie bez powodu nasz poranny program nazywa się Między Wisłą i Bugiem, bo to jest program dla mieszkańców całego regionu. Turystów. Ten rok, jaki... Bilet jeszcze dostępny, czy już wszystkie wykupione? Jest bardzo dużo rezerwacji w ogóle, jak na początek sezonu, ale oczywiście jeszcze są, także spokojnie można. Czyli można zapraszamy, jeszcze można. Tak, bum na Kozłówkę, ponieważ przygotowujemy co roku mnóstwo różnych wydarzeń, atrakcji, które przyciągają rzesze ludzi. To są rodziny z dziećmi, to jest młodzież, to są także seniorzy, którzy ochoczo tutaj do nas przyjeżdżają. To proszę zdradzić, jakie atrakcje na rok 2018? Jeśli chodzi o same wydarzenia, to... A kiedy remont rusza? On już tak naprawdę rusza, jak podłogi w naszym muzeum. Wspaniałe naprawdę centrum obsługi turysty, salki dla dzieci, escape roomy. Nasze pomysły, nasze propozycje dla turystów sprawdzają się, więc to nas bardzo cieszy. Zapraszamy wszystkich, zachęcamy do... Cik, czy nie? Nie. To jest akurat... Jest weganizm i wegetarianizm. To powiedzmy, jakie są różnice. Wegetarianie, znaczy też jest różne. Wygląda ta zależność między weganizmem a zdrowiem? Na przykład bodajże jedna z agent właśnie ONZ-u uważa, że wegańs jest jedną z najzdrowszych z diet. Rządzenia, śniadania. Nie mamy tutaj. Ja się to pomierzam w żołądku wszystko. Dobrze, to chyba tyle z prasy dzisiejszej, żeby Państwo tyle to jakoś prasy, specjalnie to może nie zanudzić tym muzycznie czytaniem. Byśmy Państwa zaprosili. Teraz muzycznie, a za chwilę jeszcze wrócimy do naszego śniadania i do kolejnych gości, bo jest ich dzisiaj sporo. Kto siedzi naprzeciwko nas? Ja może tak od razu w kwestii wyjaśnienia. Ta-dam. Proszę tylko spojrzeć. Akurat to nie ostatni, ale... To poprosimy, jak Pani Magda ma ich więcej. Ale Pani proszę do tego. Och, jest mistrzostwa. Drugie miejsce, która ma już wykonany, drodzy Państwo, przepiękną stylizację paznokci. Bo dzień bez mięsa, ja usunę trochę. Mogę spojrzeć. Tak. Pani Magdo, gdyby... To nie... Dlaczego każdy wygląda inaczej? Zabrakło lakieru? Umiejętności stylistki tutaj też mają duże znaczenie. Może się to zacząć od pół godziny, a skończyć na 2,5. A jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną, ile... Mhm. I to jest chyba najlepsza droga poprzez stronę internetową. W mniejszych miejscowościach, do tej placówki, do której lekarzowi będzie najbliżej. I czego lekarz na takiej konsultacji może się dowiedzieć? Przede wszystkim, jeżeli do tej pory nie miał konta na platformie usług elektronicznych udostępniany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podpis jest bezpłatny i jak do tej pory jest to najwygodniejsza, najszybsza metoda podpisywania elektronicznych zwolnień. Tylko trzeba się naprawić. A możemy pokazać widzom, jak wykonać tak, właśnie... Tak, oczywiście, to jest akurat to kredyt. Tutaj mam inny materiał, to się nazywa foam iran irański. Co, irańskie? Foam iran irański. To jest taka specjalna piana. Tak. Ja sobie przygotowałam wcześniej... No, teraz... Podpytuj panią Dorotę, jak dalej. Tylko tak, ile czasu zajmie zrobienie takiej palmy? Czy my do niedzieli zdążymy? Jedno, czy co, wytniemy prosto, czy krzywo. Taki fidget spinner. O, tak jak tutaj jest w danej chwili, prawda? I naprawdę z tego wypychamy, tak... możemy powypychać płatki. Mhm. Zmienimy jeszcze, pokolorować ten famiran, żeby on nie był na przykład taki żółty, prawda? Czyli na przykład uzyskać efekt taki jak cieniowany, tutaj. Tak. Cieniowany.